Możecie przemienić zwykłe zapałki w wodoodporne. Pomalujcie je cienką warstwą lakieru do paznokci i poczekajcie, aż wyschną. Nawet jeśli wpadną Wam do wody, pozostaną wystarczająco suche, by wzniecić ogień. Jeśli zgubicie się na zimowej wyprawie i poczujecie pragnienie, nie jedzcie śniegu. Jest w nim więcej powietrza niż wody, więc po jego spożyciu nie poczujecie się zbytnio nawodnieni. Jedząc go, zmarnujecie też dużo energii, a co gorsze, możecie w ten sposób obniżyć temperaturę ciała, a nawet się rozchorować. Jeśli staniecie twarzą w twarz z kojotem lub wilkiem, nie odwracajcie się do niego plecami. Powoli się wycofajcie, zwróceni twarzą do zwierzęcia. Niestety to może się udać tylko w przypadku jednego osobnika. Jeśli na waszej drodze stanie cała watacha, najważniejsze to dopilnować, by was nie otoczyła. Wycofajcie się w stronę drzewa i oprzyjcie o nie plecami. Potem poczekajcie na odpowiedni moment i jak najszybciej się na nie wdrapcie. Kilka warstw ubrań ogrzeje was lepiej niż ciepłe futro lub puchowa kurtka. Powietrze ugrzęźnie między warstwami, tworząc izolację i zapewniając ciepło. Jeśli zgubicie się w lesie, nigdy nie kładźcie się spać na gołej ziemi. Możecie zrobić prowizoryczne łóżko z gałęzi i liści lub zawiesić hamak między drzewami. W nocy temperatura spada, a grunt staje się zimny. Nawet jeśli rozpalicie ognisko, może w nocy zgasnąć, a ziemia będzie wysysać ciepło z waszego ciała. Dryfujecie w łodzi na środku morza. Nie macie jedzenia ani rybackich sieci i jesteście głodni. To miała być tylko 3-godzinna wyprawa. Ale wiecie co? Możecie złowić rybę za pomocą sznurówki i dowolnego przedmiotu, takiego jak telefon, zegarek czy klucze. Cień rzucany przez kłódkę na morzu może zwabić ryby, a odbijający światło obiekt zadziała jak przynęta. Przywiążcie klucze do sznurówki i używajcie ich jako wędki. Nawet jeśli ryba nie będzie brać, tego typu zajęcie to dobry sposób, by pozostać przy zdrowych zmysłach, kiedy znajdziecie się na otwartym morzu. Krótka medytacja uchroni was przed atakiem paniki. Musicie skupić się na oddechu i spróbować go spowolnić. Mózg szybko się uspokoi i odwróci waszą uwagę. Na tej samej zasadzie działają maski tlenowe w samolocie. Skupiając się na kontrolowaniu oddechu, odwracacie uwagę od złych rzeczy, które dzieją się dookoła. Możecie zrobić pochodnie z kłody. Postawcie pionowo małą belkę, a w górnej jej części zróbcie głębokie nacięcie w kształcie gwiazdy. Włóżcie do środka trawę, liście i patyczki. Następnie podpalcie je i patrzcie, jak płonie aż do 3 godzin. Powinno to działać tak samo niezależnie od rozmiaru kłody i rodzaju drewna. Jeśli na waszej drodze stanie rozwścieczony niedźwiedź gryzli, nawet nie próbujcie przed nim uciekać, ponieważ zwierzę z pewnością was dogoni. Zamiast tego połóżcie się na ziemi i nie ruszajcie. Gryzli zwykle atakują, kiedy widzą zagrożenie, więc może się zdarzyć, że zostawią was w spokoju, jeśli pokażecie im, że nie sprawicie im żadnych problemów. Działa to jednak tylko w przypadku niedźwiedzi gryzli. Jeśli nie da się uniknąć konfrontacji, powoli się wycofajcie i użyjcie specjalnego sprayu na niedźwiedzie. A jeśli go nie macie, zastosujcie gaz pieprzowy. Zadziała podobnie. Zdezorientuje zwierzę i je spłoszy. Albo i nie. Nie jedzcie owoców i grzybów w lesie, jeśli nie macie 100% pewności, co to za gatunki. Mogą być trujące. Jeśli nie macie innego wyboru, zapełnijcie żołądek korą z drzewa klonowego, brzozy lub sosny. Użyjcie noża, aby odciąć jej szorstką warstwę i dostać się do bardziej miękkiej, białej części. Możecie ją nawet podgotować, żeby zmiękła, albo upiec nad ogniem i zrobić sobie chrupiącą przekąskę. A jeśli przymieracie głodem, szukajcie mrówek. Nie wyglądają one co prawda zbyt apetycznie, ale są za to bardzo pożywne. Jeśli nie macie zegarka, możecie odliczyć czas pozostały do zachodu słońca, posługując się palcami. Podnieście rękę tak, żeby wnętrze dłoni było skierowane w waszą stronę. Palce powinny znaleźć się między słońcem a linią horyzontu. Policzcie, ile ich się tam mieści. Jeden palec odpowiada około 15 minutom, więc możecie w łatwy sposób policzyć, kiedy zrobi się ciemno. Jeśli się zgubicie i będziecie musieli rozpalić ognisko, by zwrócić na siebie uwagę, wrzućcie do ognia dużo gałęzi sosny i cedru, szyszki i niepotrzebne gumowe przedmioty. Z takiego ogniska wydobywa się więcej czarnego dymu, który jest bardziej widoczny z daleka. W sytuacji, kiedy znajdziecie się na pustyni bez wody, ale będziecie mieć trochę jedzenia, starajcie się unikać spożywania zapasów tak długo, jak to możliwe. Im więcej zjecie, tym będziecie bardziej spragnieni. Ciało potrzebuje płynów, aby strawić pokarm, więc zużyje resztkę, która wam została. Człowiek może przeżyć znacznie dłużej bez jedzenia niż bez wody, więc nie bójcie się głodu.
Znaleźliście w lesie ogromne bajoro z brudną wodą. Jeśli jesteście zdesperowani i koniecznie musicie się napić, napełnijcie butelkę i przefiltrujcie wodę. Aby ją oczyścić, zróbcie sznur z gazy lub ubrania. Włóżcie jedną końcówkę do butelki z brudną wodą, a drugą do pustej butelki. Po pewnym czasie przefiltrowana woda wleci po materiale do czystego pojemnika, a wszystkie zanieczyszczenia zostaną w pierwszej butelce. Przed wędrówką zastąpcie zwykłe sznurowadła w butach sznurkiem spadochronowym zwanym paracordem. A jeśli brakuje Wam liny, w ostateczności będziecie mogli wykorzystać sznurówki. Jeśli zgubiliście się w lesie i nie macie niczego, co by Was rozgrzało, nazbierajcie suchych liści i trawy i włóżcie między dwie warstwy ubrań. Pozwoli Wam to utrzymać ciepło przez długi czas. Jeśli zdarzy Wam się zgubić na pustyni, starajcie się jak najmniej wędrować w ciągu dnia. Znajdźcie cień lub stwórzcie go z wszelkich materiałów, jakie znajdą się pod ręką. Siedźcie pod osłoną aż do zmroku. Przemieszczając się nocą, zmarnujecie mniej energii i płynów. To pozwoli Wam uniknąć udaru słonecznego. Jeśli pęknie pod Wami lód, nie próbujcie wychodzić z wody tak jak na basenie. Jeśli położycie ręce na tafli i spróbujecie się wyciągnąć, pęknie pod Waszym ciężarem i z powrotem wpadniecie do wody. Musicie rozłożyć ramiona równolegle na lodzie i wyciągnąć nogi do tyłu, żeby unosiły się na wodzie. W tej poziomej pozycji zacznijcie machać nogami tak, jakbyście pływali. Ostrożnie poruszajcie ramionami na lodzie, starając się nie obciążać go zbytnio ciężarem ciała, a powinniście się wydostać. Oto co należy zrobić, jeśli musicie rozpalić ognisko przy silnym wietrze. Wykopcie obok siebie dwie dziury i połączcie je niewielkim tunelem. W jednym z dołów rozpalcie ognisko. Wiatr go nie ugasi, a potrzebne powietrze będzie zasysać przez drugą dziurę. Ta metoda jest też przydatna, kiedy musicie rozpalić ognisko bez zwracania na siebie uwagi. W ciemnościach nie będzie ono widoczne. Nie wyrzucajcie i nie przebijajcie folii bąbelkowej. Zabierzcie ją na wędrówkę. Dużo lepiej chroni ona przed chłodem niż gruby koc. Te maleńkie bąbelki wypełnione powietrzem stanowią doskonałą warstwę izolacyjną. Włóżcie folię między ubrania, a zatrzyma ciepło. Tworzywo sztuczne, z którego jest wykonana, jest również wodoodporne, więc ochroni Was przed przemoczeniem. Pływając w morzu w pobliżu brzegu, bardzo łatwo jest dać się porwać prądom strugowym. W tej sytuacji trzeba pamiętać, żeby pod żadnym pozorem nie płynąć pod prąd. To tylko Was zmęczy i pozbawi energii, a raczej nie macie szans w starciu z oceanicznymi nurtami. Zamiast tego płyńcie w poprzek, wzdłuż wybrzeża. Prędzej czy później wydostaniecie się z prądu, a wtedy będziecie mogli bezpiecznie dopłynąć do plaży. Jeśli utknęliście w spadającej windzie, nie podskakujcie w momencie zderzenia z ziemią. Lepiej też nie siadać i nie stać. Musicie położyć się na podłodze twarzą zwróconą do sufitu. Rozłóżcie jak najszerzej nogi. Jedną ręką zakryjcie twarz, a drugą podłóżcie pod głowę, by ją osłonić. Dzięki tej pozycji zmniejszycie nacisk na ciało wywołany upadkiem. Zgubiliście się. Helikopter ratunkowy przelatuje nad lasem, ale nie macie pod ręką racy i jest za mało czasu, by rozpalić ognisko. Wykorzystajcie lusterko lub ekran telefonu, żeby odbić promienie słońca. Skierujcie wiązkę światła na helikopter, a ratownicy z pewnością ją zauważą i pospieszą Wam z pomocą.